Program Rozmowa Dnia, Anna Czcińska, dobry wieczór. Pierwszy dzień marca to Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Prześladowani, zastraszani, mordowani. Dziś są bohaterami lekcji, spotkań i nabożeństw. Gośćmi Rozmowy Dnia są Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy oraz w studiu w Toruniu historyk profesor Wojciech Polak, członek Kolegium IPN. Witam gości serdecznie. Pani naczelnik, święto obchodzimy od 2011 roku. Czy można te lata już podsumować? Czy przywrócono żołnierzom wyklętym pamięć? W tym roku po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i myślę, że żołnierze wyklęci wracają do świadomości zbiorowej Polaków. Świadczy choćby o tym charakter tych uroczystości państwowych, ale także wiemy o bardzo licznych inicjatywach oddolnych społeczności, które upamiętniają żołnierzy wyklętych. Wiemy, że również zaangażowanie młodego pokolenia urodzonego już po roku 89, które czci pamięć żołnierzy wyklętych poprzez różnego rodzaju biegi, maratony, różnego rodzaju spotkania, prelekcje filmowe. Panie profesorze, co to tak naprawdę oznacza przywrócić pamięć? Czy to, że jest coraz więcej spotkań, coraz więcej uroczystości, czy być może to, że historia nie powinna mieć białych kart, jeżeli chodzi o historię żołnierzy wyklętych? Ja myślę, że i jedno, i drugie to są rzeczy, które ze sobą się łączą. Historia nie powinna mieć białych plam, jak słusznie pani powiedziała. Mamy prawo do rzetelnej historii, prawdziwej historii. Tego prawa nie mieliśmy w czasach PRL-u, gdy z jednej strony fałszowano przekaz historyczny, a z drugiej strony pewne fakty w ogóle nie istniały oficjalnie. Nie mówiono o żołnierzach wyklętych, chyba że w kontekście takim, że to bandyci, że to ludzie na zlecenie wywiadu amerykańskiego czy zachodnio-niemieckiego działający. Natomiast nic nie było mówione o ich patriotyzmie, o ich zaangażowaniu, o ich walkę, o ich walce o niepodległą Polskę. Tak więc po roku 90 mieliśmy obowiązek nadrobienia tego wszystkiego, odkrycia prawdy, przekazania tej prawdy społeczeństwu. No, trzeba powiedzieć, że dość późno do tego przystąpiliśmy. W latach 90 atmosfera była taka, że no, na historię nie kładziono zbyt wielkiego nacisku. Mówiono, że musimy myśleć o naszej przyszłości, o naszym miejscu w Europie, w świecie, a przeszłość to są już takie mało ważne rzeczy. To nieprawda. Postawa patriotyczna wymaga oczywiście myślenia o przyszłości, ale wymaga także pamięci o przeszłości, o naszych bohaterach narodowych, o wielkich wydarzeniach z naszej historii. One mają walor dydaktyczny, uczą nas, jak postępować, ale one także wyrabiają pewną postawę, bo popatrzmy, co było najistotniejsze w tym, co robili żołnierze wyklęci. Najistotniejsze było poświęcenie dla ojczyzny. Oczywiście nikt dzisiaj od nas takiego poświęcenia, jak od nich, nie wymaga i daj Boże, że nie będzie takie poświęcenie konieczne, że nie będziemy musieli oddawać życia, zdrowia czy całego majątku dla ojczyzny. Czyli pamięć, panie profesorze, pamięć udaje się przywracać, ale jeżeli chodzi o te karty historii, trudno je zapisać, bo mimo badań i wysiłków naukowców, chociażby jedno miejsce, cmentarz przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy, od roku naukowcy to miejsce badają, przygotowują badania, mają pewność, że są tam szczątki żołnierzy wyklętych, tam właśnie pochowanych, ale tych szczątków znaleźć nie można, pani naczelnik. Co jest największym problemem? Ten cmentarz komunalny przy ulicy Kcyńskiej to wyjątkowe miejsce to dla Bydgoszczy, ponieważ tam właśnie w potajemny sposób Urząd Bezpieczeństwa chował zwłoki właśnie tych, którzy zostali skazani w politycznych sprawach.
i przez Okręgowy Sąd Wojskowy w Poznaniu i Wojskowy Sąd Rejonowy. Według ustaleń historyków Instytutu Pamięci Narodowej około pochowanych jest tam w potajemny sposób około 36 osób. Wiem, że władza komunistyczna przez wiele lat robiła wszystko, aby zatrzeć ślady tych osób. Oni byli chowani w potajemnym, w ukryciu przed rodziną. Rodziny nie znały ani daty śmierci, ani miejsca pochówku. Główny to problem polega na tym, że ten cmentarz również podejmowane próby i pierwsza próba ekshumacji nie powiodła, ponieważ to były takie pierwsze badania sondażowe. Próbowano ustalić, czy te miejsca odpowiadają starym numerom, które zachowały się w księgach więziennych. Teraz jesteśmy wzbogaceni o wiedzę. Kolejne prace są przewidziane najprawdopodobniej w kwietniu tego roku. Panie profesorze, anonimowe groby, szczątki chowane w tajemnicy. Dlaczego tak bardzo ówczesnej władzy na tym zależało, żeby tych grobów praktycznie nie było? No, władzy zależało na tym, żeby udawać, że wszyscy Polacy popierają władzę komunistyczną. I żeby taki przekaz poszedł także do przyszłych pokoleń. Więc ci ludzie, którzy sprzeciwiali się komunistom, sprzeciwiali się dyktaturze, totalitaryzmowi, naszej zależności od Związku Sowieckiego, to oni nie powinni zdaniem komunistów istnieć, prawda? Więc najlepiej było udawać, że takich ludzi nie było, mówić o nich jak najmniej, pozbawić ich nawet grobu. Więc to była taka polityka, no jak w duchu Orwella, prawda? Jak opisane w roku 1984. Ktoś, o kim się nie mówi, po kim nie ma śladu, nie ma nawet mogiły, no to po prostu nie istniał zdaniem komunistów. Więc było to myślenie z pewnością w tym duchu. Ale badania zakrojono na bardzo szeroką skalę, bo prowadzone są w całym kraju. Mimo tego, że tak bardzo, tak trudno znaleźć szczątki żołnierzy wyklętych, jest nadzieja na to, że to się uda. Kilkadziesiąt rodzin tylko w naszym regionie, kilkadziesiąt rodzin czeka na informacje, gdzie leżą ich bliscy. No, te prace są robione na dużą skalę, no przede wszystkim przez Instytut Pamięci Narodowej, przez ekipę profesora Szwagrzyka. I trzeba powiedzieć, że to, co on robi, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę, to jest naprawdę imponujące. To jest naprawdę imponujące. Tych miejsc, w których prowadzone są poszukiwania, jest kilkadziesiąt, tylko musimy zrozumieć, to są jednak rzeczy bardzo skomplikowane i same prace poszukiwawcze archeologiczne są bardzo skomplikowane, ale także później identyfikacja to nie jest rzecz prosta. To są bardzo, bardzo trudne badania, bardzo skomplikowane i dodajmy jeszcze, że czasami pojawia się problem, bo żeby zidentyfikować wykopane kości, należy mieć materiał porównawczy. Trzeba trafić do kogoś z rodziny, czy znaleźć może szczątki jakiegoś krewnego tej osoby, której szczątki odkopano. Czasami nie ma tego materiału porównawczego, więc to takich rzeczy nie da się robić bardzo szybko. One wymagają spokoju i czasu. No, na szczęście są te rzeczy zaplanowane. Między innymi pani naczelnik mówi pani o tym, że na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej wiosną, czyli już wkrótce, rozpoczną się kolejne badania. Czy to będzie tylko jedyne miejsce w regionie, gdzie będą poszukiwane szczątki żołnierzy wyklętych? Na razie zaplanowane są te badania na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Natomiast też podejmowane są badania innego miejsca. Tutaj pani doktor Alicja Paczowska-Hałkę z Biura Poszukiwań i Identyfikacji prowadzi również kwerendę dotyczącą kobiet, które zginęły na terenie zakładu karnego w Fordonie, tam gdzie było to więzienie karnośledcze w czasach komunistycznych. Także tam takie badania naukowe prowadzi. One są prowadzone, ale to jest nowe miejsce, jeżeli chodzi o badania szczątków? To znaczy to są nowe, tak, nowe rozpoczęła równowe badania, także są na etapie wstępnym. Czy też na etapie wstępnym być może zakończone ekshumacjami? Też, tak. Planujemy. Jeżeli się oczywiście okaże, one wszystko potwierdzą te badania, to również są przewidziane badania.
Panie profesorze, pamięć o ofiarach wraca. A o katach? Czy są prowadzone śledztwa, jeżeli chodzi o osoby, które są odpowiedzialne za to, co stało się z żołnierzami wyklętymi? Tak, takie śledztwa są prowadzone. Z tym, że no musimy sobie powiedzieć tutaj, że jest już trochę za późno. Jest już trochę za późno. Ci ludzie na ogół nie żyją albo no nie wiadomo, co się z nimi dzieje, ale wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość tych ludzi już nie żyje. Stąd śledztwa, które prowadzone są, mają raczej charakter takich śledztw dla historii. Można jeszcze przy pomocy działań śledczych uzyskać dużo ciekawych materiałów historycznych, które będą po prostu służyły odtwarzaniu prawdy. Natomiast no, trudno już będzie tutaj postawić kogoś przed sądem, wymierzyć mu sprawiedliwość. Ten czas powoli się kończy. Ale nie kończy się, a właściwie zaczyna się kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Dzisiaj w ulicy Kcyńskiej było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodych ludzi angażuje się w to, by o żołnierzach wyklętych pamiętać. Między innymi też młodzi ludzie brali udział w teście wiedzy o żołnierzach wyklętych. Dlaczego biorą udział? Chcą się sprawdzić, czy naprawdę sylwetki żołnierzy wyklętych mogą być dla współczesnej młodzieży wzorem? To zainteresowanie żołnierzami wyklętymi jest bardzo duże także wśród tego młodego pokolenia. Również ta frekwencja na naszym teście świadczy o tym. Jest to dzisiaj w tym roku odbyła się druga edycja testu wiedzy o żołnierzach wyklętych. Ten test jest adresowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku zgłosiło się 60 osób. Oczywiście chętnych było więcej ze względu na brak miejsc. Przyjęliśmy 60 osób, natomiast celem naszej tej akcji edukacyjnej jest właśnie zapoznanie z historią najnowszą Polski, z tym właśnie tym okresem dotyczącym antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, a również także kształtowanie wśród młodzieży tych postaw patriotycznych, tej wspólnoty narodowościowej, kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Poziom tego testu w tym roku był większy, a więc młodzież przystępuje do testu przygotowana. Również czerpie tą wiedzę i z portali edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, wydawnictw naukowych, a także wsparciu nauczycieli. I można o tym poczytać nie tylko w Dniu Żołnierzy Wyklętych, ale przez cały rok korzystać z tych portali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, pani Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy i profesor Wojciech Polak, członek Kolegium IPN w studiu w Toruniu, byli gośćmi programu Rozmowa Dnia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.